Na terenie Ostródy oraz w jej okolicach kręcone są zdjęcia do kolejnych odcinków serialu emitowanego przez Telewizję Polską Życie nad Rozlewiskiem. W produkcji występuje wielu znanych aktorów, m.in. Joanna Brodzik, Krystian Wieczorek, Jerzy Szejbal, Piotr Grabowski czy Anna Czartoryska. To właśnie te malownicze tereny Warmii i Mazur dla aktorów i członków ekipy filmowej przez dłuższy czas stają się po prostu domem, w którym mieszkają. Dlatego w ramach oderwania się od pracy samorządowcy postanowili sprawdzić ich umiejętności w dyscyplinie, jaką jest piłka nożna. 20 lipca na Orliku przy ulicy 21 stycznia rozegrano towarzyskie spotkanie. Nasi samorządowcy chyba przestraszyli się aktorów, dlatego sięgnęli po posiłki. Muszę zaraz wytłumaczyć, nie wszyscy samorządowcy grają w piłkę, także podparliśmy się dzisiaj oldboyami z Sokoła, żeby skompletować ten skład i zagrać tutaj z naszymi aktorami. Widzę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Byli gracze ostrudzkiego Sokoła mimo upływu lat pokazali na boisku spore umiejętności, dlatego po kilkunastu minutach gry na koncie drużyny w niebieskich strojach znalazło się kilka bramek. Mimo iż gospodarze od pierwszego gwizdka na boisku okazali się mało gościnni, aktorzy nie mogą tego powiedzieć o mieszkańcach Ostródy. Są bardzo gościnni, bardzo ciepło reagują na ludzi, którzy są w ekipie, bardzo przyjaźnie się do nas odnoszą, a my zostajemy do końca zdjęć, czyli to jest do końca lipca. Na mecz spóźniony dotarł starosta ostrudzki, który przyzwyczaił nas już, że w takich spotkaniach zajmuje pozycję bramkarza. Z ławki rezerwowych po kilku minutach miał już swoje pierwsze spostrzeżenia. Bo jakby patrzeć na ilość kilogramów, to nieźle tu ważymy. Natomiast fantastycznie. Cieszymy się, że aktorzy są, że chcą z nami rywalizować. A na boisku zobaczymy, kto jest lepszy. Kibice byli świadkami wielu bramek. Po regulaminowym czasie gry padł wynik 11-11. W rzutach karnych lepsi okazali się Ostrudzianie, którzy pokonali ekipę Życia nad Rozlewiskiem 4-3. Zanim aktorzy pożegnają się z Ostrudą, rozegrają jeszcze rewanż z samorządowcami, który odbędzie się 30 lipca o godzinie 20 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy 3 Maja.